Agata Duda na święta wybrała się wraz z mężem na specjalny koncert. Teraz tabloidy mówią tylko o niej. Pierwsza dama ponownie zachwyciła wszystkich. Agata Duda jako pierwsza dama musi się odpowiednio prezentować. Wszak jest żoną głowy naszego państwa. Dodatkowo bierze udział wraz z mężem w wielu istotnych spotkaniach z przywódcami innych państw. Niestety od bycia pierwszą damą nie ma wolnego, ale Agacie zdaje się to nie przeszkadzać. W swojej roli zdaje się czuć niczym ryba w wodzie, co doskonale widać po jej wczorajszych zdjęciach. Agata Duda na wigilijnym koncercie. Pierwsza dama znana jest z nienagannego wręcz stylu. Jej kreacje zachwycają internautów niezmiennie od dłuższego już czasu. Nie ma się też co dziwić, ponieważ za jej stroje odpowiadają utalentowani i doceniani projektanci. Agata Duda do współpracy zaprasza tylko tych artystów, których prace przemawiają do niej samej. Co więcej, sama zajmuje się doborem strojów, które następnie zamawia u swoich dostawców. Oczywiście ubrania to jedno, ale pierwsza dama może również pochwalić się sylwetką, której pozazdrościć jej może nawet nie jedna nastolatka. Widać doskonale, że żona prezydenta wie doskonale, jak zadbać o siebie. Z okazji wigilii para prezydencka wybrała się na koncert. Jaka wigilia, taki cały rok. Tam wspólnie wysłuchali kolęd oraz pastorałek w wykonaniu m.in. Mietka Szcześniaka i Maryli Rodowicz. Pierwsza dama podczas tej uroczystości postawiła w swojej stylizacji na czerwień. Jak zawsze jej strój był bardzo elegancki, ale przy okazji nie był nudny. Z dominującym kolorem kontrastowały czarne szpilki oraz czarno-perłowe kolczyki, które doskonale dopełniały całości. Nie ma co ukrywać, że Agata Duda wyglądała wspaniale, a najlepiej oddają to komentarze internautów, których pełno jest na wielu portalach. Super wygląda, bardzo ładna sukienka i figura nawet lepsza niż u Melanii, pisze jedna z internautek. Ładnie wyglądają, dajcie im spokój przynajmniej w święta. Wesołych świąt czytamy. Prezydent jak się patrzy. Fajna para, dodaje kolejna internautka.